Dzień dobry panowie, witam was w kolejnym materiale. Przepraszam was za znowu taki przestój, no ale byłem chory. I no niestety ta choroba do teraz mnie jeszcze trzyma, może mam trochę zmieniony głos. No ale minęły 3 tygodnie, no muszę ruszyć dupę za przeproszeniem, bo coś wam obiecałem, dlatego wracam. Jesteśmy teraz w takim mega chujowym okresie, bo wszyscy wiemy co dzieje się na Ukrainie, więc no nie ma powodów wielu do radości. No ale mam nadzieję, że chociaż ten materiał trochę pozwoli wam zapomnieć o tym, co się dzieje. Może część z was ma tam jakieś rodziny i no jestem z wami myślami, pomagam na tyle, ile mogę. No i co? No i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i z wami, i z waszymi rodzinami. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć taki temat, który być może jest dla was ciężki, no bo wiadomo, że większość obserwatorów mojego kanału to są osoby, mężczyźni w wieku między 16 a 24, 25 rokiem życia, więc być może przed częścią z was są jeszcze jakieś pierwsze randki. Prawdopodobnie nie wszyscy z was związali się już na całe życie i na pewno będą na was czekały jeszcze właśnie te stresujące, ale wspaniałe doświadczenia. Dlatego chciałbym was do tego jakoś przygotować, żebyście tego stresu mieli mniej, a żebyście mogli więcej odczuwać tego przyjemności. Dlatego w dzisiejszym materiale postaram się wam przedstawić mój sposób widzenia na to, jak można przygotować się do pierwszej randki. Co prawda swoją pierwszą randkę mam już bardzo dawno za sobą, bo nawet teraz Marta, która jest moją żoną, no nie byliśmy tak na dobrą sprawę na pierwszej randce, bo znaliśmy się już wiele, wiele lat, zanim się związaliśmy, także nie było między nami takiego, wiecie, takiego stresu, takiej niezręczności. No ale postaram się wam przedstawić to, jak ja mógłbym się przygotować do pierwszej randki, gdybym takową teraz odbywał. Dlatego, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam was do oglądania. Panowie, wydaje mi się, że tak na pierwszym miejscu warto jest trochę lepiej poznać tę osobę. I co to znaczy? Jeśli tej osoby nie znacie, jeśli to nie jest na przykład wasza koleżanka, czy wasz kolega ze szkoły, czy ktoś znajomy z pracy, to nie jest wasz przyjaciel, wasza przyjaciółka, no to warto jest tą osobę lepiej troszeczkę poznać. Na przykład poznaliście się na Tinderze, rozmawiacie ze sobą 2 tygodnie, 3 tygodnie, stwierdziliśmy, dobra, idziemy na pierwszą randkę, idziemy na randkę, umawiamy się ze sobą. Co warto zrobić? Przejrzeć trochę social media osoby, z którą będziecie się umawiali. I to nie chodzi o to, żeby być teraz stalkerem, żeby przeglądać i lajkować posty z 2013 roku. Chodzi o to, żeby przejrzeć trochę profil, sprawdzić, jakie ta osoba może mieć zainteresowania, jakie mogą być potencjalne tematy do rozmów, o co warto jest dopytać. Oczywiście nie na tej zasadzie, że o, widziałem, że masz zdjęcie z koniem, bardzo lubisz konie, lubisz na nich jeździć, tak? Opowiedz mi troszeczkę o nich. Nie, oczywiście nie chcemy być creepem, nie chcemy być stalkerem. Chodzi o to, żeby po prostu mniej więcej zorientować się, czym może interesować się nasza sympatia, takie stare słowo, czym może interesować się osoba, z którą idziemy na randkę, no i o czym możemy z tą osobą porozmawiać, no bo wiadomo, że fajnie jest, kiedy ktoś nas pyta o coś, co jest w naszym okręgu zainteresowań, bo możemy się rozwinąć na ten temat, a kobiety w ogóle bardzo lubią rozmawiać, faceci zresztą też, jeśli wiedzą, że są słuchani, dlatego warto jest po prostu przejrzeć, co tam jest i potem można wyciągnąć z tego jakieś fajne pytania i tematy do rozmów. Drugim punktem, panowie, nawiązującym do tego pierwszego jest zrobienie sobie listy pytań. O co chodzi? Chodzi o to, że wiadomo, rozmowa toczy się sama, w miarę. Toczy się sama, jeśli jest między wami jakaś chemia, jeśli jest między wami taki vibe. Jeśli jest dobrze wam się rozmawia, to rozmowa będzie toczyła się sama. Ale czasami zdarzają się sytuacje, że ona milczy, ty milczysz i im dłużej to milczenie trwa, tym bardziej niezręcznie się czujecie w tej sytuacji. No bo teraz, czy ty masz zacząć coś mówić jako pierwszy, czy ona ma zacząć mówić jako pierwsza? Może być tak, że będziecie tak siedzieli, milczeli, patrzeli na siebie albo gdzieś odwracali głowy. No i to nawet 30 sekund takiej ciszy to na pierwszej randce jest udręka. Dlatego warto jest przygotować sobie listę pytań na taką czarną godzinę. Albo nawet nie na czarną godzinę, po prostu coś, o co chcecie ją lub jego zapytać. No żeby właśnie
móc dowiedzieć się po pierwsze czegoś więcej, a po drugie, żeby uniknąć takich niezręcznych momentów i zawsze będziecie mogli sobie sięgnąć pamięcią. Oczywiście nie przygotowujecie tej listy na kartce, tylko przygotowujecie ją sobie w głowie. Możecie ją sobie oczywiście gdzieś zapisać, ale potem musicie ją zapamiętać, no bo dziwne byłoby, gdybyście nagle wzięli kartkę i zaczęli a powiedz mi, co robiłaś w 2015 roku? Także uważam, że warto jest mieć taką listę na wszelki wypadek, żeby po prostu mieć o co zapytać. Numer 3, panowie, warto zadbać o swój wygląd. I nie mówię tutaj w tym momencie o ciuchach, bo to będzie następny podpunkt. Tutaj mówię typowo o naszych takich cechach wyglądu, o które powinniśmy zadbać najzwyczajniej w świecie. Czyli przed pójściem na randkę idziemy do fryzjera, umawiamy się do fryzjera, do barbera, żeby ta fryzura była świeża, żebyśmy fajnie wyglądali, bo wiadomo, że w świeżej fryzurze wyglądamy o wiele atrakcyjniej niż w jakichś takich zapuszczonych włosach. Druga sprawa, musimy zadbać o swój zarost, jeśli go mamy. Jeśli go nie mamy, no to musimy zadbać o to, żeby nasza twarz była ogolona, nawet jeśli są to jakieś, wiecie, taki, można powiedzieć, taki trochę dziewiczy zarost, jakiś taki lekki wąsik lub jakiś taki lekki zarost. Uważam, że lepiej jest o to zadbać i po prostu wyeliminować takie rzeczy, które mogą sprawiać, że wyglądamy gorzej niż lepiej. Dlatego jeśli nie macie mocnego zarostu, no to warto, wiadomo, ogolić się, warto wyregulować brwi, żeby nie było tutaj w środku jakichś krzaczków. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to zrobić, to oczywiście na moim kanale znajdziecie taki materiał. Warto jest zadbać o paznokcie, czyli obciąć je, gdzieś obciąć jakieś odstające skórki, bo kobiety i jeśli pójdziecie z facetem, to faceci pewnie też zwracają uwagę na wasze dłonie, na paznokcie. Musi to być zadbane, nie mogą to być jakieś wielkie, długie, brzydkie paznokcie, no bo to jest taki od razu odpychacz. Przed pójściem na randkę warto jest też umyć zęby i na przykład wziąć jakąś gumę ze sobą do buzi, żeby wiadomo, przy tym powitaniu nie było jakiegoś takiego, wiecie, brzydkiego zapachu, który może wydobywać się z ust, szczególnie kiedy się stresujemy. Punkt numer 4, który po części nawiązuje do punktu poprzedniego, bo też musimy zadbać, ale nie tyle co o swój wygląd, co o swój ubiór. Musimy przemyśleć to, w czym pójdziemy ubrani i w pewien sposób musimy dopasować ubiór do randki, do tego, w jakie miejsce idziemy. Jeśli idziemy do jakiejś ładnej restauracji, no to wiadomo, nie zakładamy t-shirtu, nie zakładamy bluzy i sneakersów, tylko warto jest założyć jakąś koszulę, może jakiś sweter albo marynarkę, jeśli macie, no nie przesadzajmy z garniturem, no bo to też oczywiście zależy od tego, jaki macie styl. No jeśli taki macie styl, na przykład, że ubieracie garnitury na co dzień, no to spoko, ale wiadomo, że warto jest pójść tak troszeczkę luźniej na randkę, żeby też nie było tak, że laska sobie pomyśli, jakiś sztywniak w garniturze przyszedł, o co mu w ogóle chodzi. Dlatego tutaj najlepszy jest styl taki pośredni między garniturem a t-shirtem, czyli koszula, marynarka na przykład i jeansy. No a jeśli idziecie na przykład na jakiś spacer, no to też ubierzcie troszeczkę wygodniejsze buty, no bo dziwnie będziecie wyglądali w eleganckich butach, na przykład chodząc po barku. Także warto jest zadbać o to, żeby ubiór wiązał się po części z tym, dokąd idziecie. Punkt numer 5, panowie. Pamiętajcie o swoich uśmiechach. Pamiętajmy, żeby się uśmiechać. Uśmiech to jest taka sekretna broń każdego człowieka, no bo o wiele przyjemniej rozmawia się i patrzy się na osobę, która jest uśmiechnięta, która jest szczęśliwa, niż na osobę, która jest smutna, naburmuszona. Dlatego warto jest pamiętać o tym, żeby od czasu do czasu się uśmiechnąć, czy po opowiedzeniu jakiejś historii, czy po prostu reagować na historię, która opowiada nam druga osoba. No i tyle. Punkt numer 6, panowie, to jest właśnie tak jak wspomniałem już wcześniej, reagowanie na to, co mówi druga osoba i w ogóle zaangażowanie w rozmowę, bo przede wszystkim rozmowa toczy się wtedy, kiedy ta osoba, która mówi, widzi, że druga osoba jest zaangażowana, że patrzymy w oczy tej osoby, że gdzieś od czasu do czasu pokiwamy głową, żeby ta osoba widziała, że ją słuchamy, bo jeżeli ta osoba będzie do nas mówiła, my będziemy gdzieś odwracać wzrok, będziemy patrzeć gdzieś na ściany, w sufit, na dół. Po pierwsze, będziemy wyglądali na o wiele mniej pewne siebie. Po drugie, będziemy dawali takie odczucia, ta osoba może mieć takie odczucia, że my ich nie słuchamy. My tej osoby po prostu nie słuchamy. Dlatego warto jest pamiętać o kontakcie wzrokowym, o jakimś pomachaniu głową od czasu do czasu, żeby ta osoba wiedziała, że jesteśmy zaangażowani w tą rozmowę. No i punkt numer 7, panowie, tak jak wspomniałem już wcześniej, pewność siebie jest kluczem do sukcesu. Pamiętajcie o tym, że pewność, pewny siebie facet jest
o kilka poziomów wyżej niż facet, który nie jest zbyt pewny siebie. Nawet jeśli nie jesteśmy super atrakcyjni, to uwierzcie mi, że pewność siebie dodaje nam kilka stopni atrakcyjności, bo kobiety patrzą na facetów inaczej niż faceci na kobiety. Dlatego warto jest zadbać o to, żeby być pewnym siebie. Wiadomo, że to nie jest coś, co przychodzi od tak, że dobra, muszę być dzisiaj pewny siebie i jestem pewny siebie. To jest jakiś proces. No ale musimy postarać się jak najbardziej, a przynajmniej maskować. Jeśli nie jesteście super pewni siebie, to maskujcie to w taki sposób, jak wam właśnie przed chwilą powiedziałem. Patrzcie w oczy, kiedy rozmawiacie z drugą osobą, kiwajcie głową, bądźcie zaangażowani w rozmowie, nie bądźcie zgarbieni, miejcie klatkę wypiętą do przodu, łopatki z tyłu złączone, jak chodzicie, jak się garbicie, no to od razu wyglądacie na takich mniej pewnych. Kiedy idziecie na to pierwsze spotkanie, ten pierwsze wrażenie, popatrzcie się w oczy, tak jak wam mówiłem. Jeśli przywitacie się uściskiem dłoni, uściśnijcie tą dłoń trochę mocniej, nie podawajcie takiego śledzia. Tak jak właśnie mówiłem, klatkę miejcie wypchniętą do przodu, idźcie wyprostowani, pewnym siebie krokiem, a nie tacy, wiecie, no, jakbyście szli na skazanie, albo jakbyście byli tacy przestraszeni tej randki. Pewność siebie jest kluczem do sukcesu i zawsze będę to powtarzał. No i panowie, to by było wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że oglądacie te materiały. Jeśli jesteście zainteresowani kolejnymi materiałami, to oczywiście zostawcie mi subskrypcję. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i komentarza, jeśli spodobał wam się ten materiał, bo sprawia to, że materiał może dotrzeć do większej liczby osób. No i koniecznie prześlijcie ten materiał komuś, komu się może przydać, bo wiadomo, że jeśli wy już macie pierwszą randkę za sobą, ale wiecie, że ktoś z waszych znajomych, z waszych przyjaciół może mieć tą randkę jeszcze przed sobą i się bardzo stresuje, prześlijcie mu ten filmik, może mu się przyda. A ja, panowie, się z wami żegnam. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.